Jest godzina 2:36. Wallet już pokazuje bilet, który jest na mój poranny lot do Monachium. Zapraszam do vloga. Cześć, dzień dobry. Jestem wykończona. Specjalnie kilka dni się przestawiałam, żeby usnąć o godzinie 10, żeby do tej 3 pospać. I nikt dzisiaj w nocy nie śpi. Babcia chodzi, kuzyn poszedł spać o 1:30 i ciocia wstała o 2:30, więc chyba wszyscy przeżywają, że wyjeżdżam, nie wiem jak to inaczej w ogóle wyjaśnić, bo takiego spania, żeby nie mieć, to już nie pamiętam. Zwłaszcza, że to no, wszyscy po prostu, dobra, Mikael, spoko, Mikael się jeszcze uczył na jakieś koło, ale babcia i ciocia, to ja tego nie rozumiem. Trzeba zjeść śniadanie, mam dodatkową godzinę. Już byłam w internetach, odpowiadałam na komentarze i tym podobne rzeczy, ale no co robić, jak nie ma spania, to nie ma. A to jak wyglądam, jak się nie wyśpię? Tutaj w łazience już mam przygotowany strój. Moja nowa koszulka, której jeszcze nie nosiłam. Przydałoby się ją wybrać, ale to i tak na pewno. Jest 4 minut do 5, za 50 minut otwierają bramkę. Ja jak zwykle przyjechałam super wcześnie, ponieważ nigdy nie wiem, jak szybko mam zamówić Ubera. Raz przyjeżdża za 15 minut, raz za 20, a dzisiaj znowu miałam szczęście, tak jak ostatnio przyjechał 6 minut pan, więc już jestem. A że nasze lotnisko jest no dość małe i sprawne, to właśnie przejście przez odprawę, przez ochronę zajmuje dosłownie kilka minut. Ale lepiej być wcześniej niż się spóźnić. Teraz, nie wiem, wyciągnę komputer, podładuję jeszcze telefon i będę się relaksować. I lecimy przez Monachium. Planowo wylądowałam w Monachium i teraz właśnie przeszłam już do tej strefy, gdzie będę czekać na mój lot do Stanów. Możecie zobaczyć, że jest pusto i jak zwykle jestem przed czasem. Nastawiłam sobie budzik, właśnie zadzwonił, żeby kierować się już w stronę bramki, ale na szczęście wpuścili mnie trochę szybciej. Mówię na szczęście, ponieważ musiałam ponownie przejść przez kontrolę. Jestem cały czas w drugim terminalu, czyli w tym samym, do którego przyleciałam samolotem z Wrocławia. Jednak teraz jest dużo bardziej zwiększone bezpieczeństwo. Są troszeczkę inne zasady lotu do Stanów. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie chodzi tylko o to lotnisko. Bo dostałam maila, że zmieniły się warunki i że teraz są trochę bardziej zaostrzone. W każdym bądź razie tutaj było tak, że pomimo tego, że jestem w terminalu drugim, to część tutaj lotów do USA jest oddzielonych. Ponownie jest ustawiona kontrola, przechodzimy przez bramki. Musiałam normalnie ściągnąć buty, pasek, żeby tutaj się dostać do dosłownie 6. Tak, tutaj jest od bramki H12 do H18, więc do dosłownie 6 bramek jest osobna odsłona. Na szczęście byłam tutaj jako jedna z pierwszych, więc nie stałam w kolejce. Pani zadała kilka pytań odnośnie tego, co robię w Stanach, gdzie pracuję. Oczywiście tutaj musiałam powiedzieć, o co chodzi, kogo odwiedzałam i tym podobne rzeczy. Więc warto, jeżeli lecicie do Stanów, przyjechać trochę wcześniej, bo jak widać mogą być różne niespodzianki i tak naprawdę to nie jest pierwszy raz, kiedy lecę i ktoś właśnie się pyta o takie rzeczy, ale pierwszy raz, kiedy jestem oddzielona od całej reszty terminalu i nie mam możliwości nawet teraz tam pójść na zakupy. Co mi w ogóle nie przeszkadza, bo i tak siedziałam tam na ławce po drugiej stronie szyby i spałam. Udało mi się przespać no prawie 2 godziny, więc całkiem niezły wynik. Teraz w samolocie sobie będę czytać książkę. No, trwa 12 godzin, więc jestem pewna, że jeszcze mi się uda przespać. Przynajmniej na chwilę zdrzemnąć. Właśnie przyleciał mój samolot, który zabierze mnie z powrotem do Houston. Why did all the real ones go? Why is my night so slow? Ain't seeping in my skin, hoping it could heal my soul. No, I gotta get my own.
Swear we on different roads. I'm burning a fucking bridge, cause I ain't gon' pay no toll. Money can't kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I dream these days because my health declines. Running nose, doing laps around them, cause it's do or die. It's do or die. And I keep on driving perfect circles, wonder if it's worth it. Always getting hurt, and I keep on driving perfect circles. Wonder what's the purpose? I'm coming back to earth. Dzień dobry! Mamy kolejny dzień i już jak widać jestem w domu. Wyobraźcie sobie, że wczoraj przyjechałam i stwierdziłam, że pakuję psa i wracam do siebie. Zawsze mam coś takiego, że kiedy lecę samolotem, to nie mogę spać. Ale wczorajszy lot był wyjątkowy. Po pierwsze był długi, no bo tak jak Wam wspominałam, około 12 godzin. Dodatkowo siedziałam sama na trzech miejscach i te barierki oparcia pomiędzy siedzeniami po prostu można było podnieść do góry, więc wyrzuciłam je wszystkie do góry, położyłam się jak długa i spałam chyba dobre 5 godzin w samolocie, gdzie to mi się nigdy nie zdarza. Jak śpię pół godziny, to jest dobrze, a tutaj proszę bardzo, jak mi było wygodnie. I właśnie dlatego stwierdziłam, jak przyjechałam do teściów, że czuję się jeszcze całkiem nieźle, całkiem świeżo i pojechałam do domu. Już pod koniec co prawda byłam zmęczona, ale byłam tak też podekscytowana, że bo dojechałam bez problemu i nawet całkiem sprawnie i całkiem szybko. Szczerze mówiąc, nie wiem, myślałam, że będę gdzieś tam usypiać po drodze, a tylko trochę mnie bolały oczy, wiadomo, od samolotu, a mają tak suche powietrze, że bardzo dużo osób ma problemy z oczami, ale też dwa razy doładowałam krople w czasie lotu i też nie było tragedii. Dzisiaj na przykład już nic nie czuję i moje oczy mają się świetnie, gdzie najczęściej po samolocie jeszcze kilka dni muszę gdzieś tam przecierać non-stop oczy i wszystko mnie boli, a to proszę bardzo, idealnie się złożyło. No i pewnie też to, że spałam 5 godzin i nie wdychałam cały czas tego powietrza i nie patrzyłam, nie wytężałam wzroku. Plus dodatkowa sprawa, United ma dostępną aplikację. To nie jest w każdym samolocie, akurat to nie działa, ale na tych długodystansowych lotach wydaje mi się, że większość samolotów ma tą opcję. I podłączacie się pod Wi-Fi United. To nie jest takie Wi-Fi, że możecie, nie wiem, pójść na Instagram, Facebooka i tak dalej, tylko to jest Wi-Fi, które działa tylko i wyłącznie z tą aplikacją, ale w tej aplikacji macie zakładkę rozrywka i tam oglądacie sobie filmy, show telewizyjne i możecie grać w sudoku też na swoim telefonie. Dla mnie to jest o tyle fajne, że te siedzenia są tak ustawione, że ten monitorek nie zawsze jest tak na wprost oczu i gdzieś tam trzeba patrzeć i mnie to też męczy, zwłaszcza, że jak mamy wyżej wzrok i oglądamy telewizję, to mniej mrugamy, więc nie nawilżamy sobie tego oka, a jak oglądałam na telefonie tutaj nisko, a coś mi akurat wpadło do oka. No to wiadomo, że te oczy są już w ogóle przymknięte przez większość czasu oglądania, więc też myślę, że kolejna sprawa, dla którego moje oczy nie były aż tak bardzo nadwyrężone wczorajszą podróżą. No i jeżeli chodzi o przechodzenie przez granicę, to tak się tego strasznie bałam, no bo Houston to jest olbrzymie lotnisko. Znaczy może nie aż tak duże jak, nie wiem, Atlanta albo Chicago, no ale mimo wszystko dość spore. I myślałam, że będzie to trwało bardzo długo, a tu się okazało, że oni mieli chyba z 30, może nawet więcej takich kiosków, gdzie tylko dajecie swoją kartę zieloną i odpowiadacie na kilka pytań. Też nie chcieli ode mnie tego formularza dla celników, co jest dla mnie dziwne, bo ostatnio wlatywałam przez Tampę i też się logowałam w kiosku i tam też się odpowiada, że nie mam nic do ocalenia, nie wożę żadnych nasion, nie wożę żadnych produktów odzwierzęcych. I co? I tam chcieli ode mnie ten formularz, a tutaj nie, więc nie wiem. No ale wiadomo, każde lotnisko ma swoje prawa, lepiej się przygotować i taki formularz mieć. No i wszystko było pięknie i na czas, mieliśmy turbulencje przy lądowaniu, i było to takie śmieszne uczucie, że wszystko Wam opada w organizmie, ale tak to ogólnie cały lot był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. O, ktoś tam do mnie pisze. No i co? I
No chyba tyle. Nie nagrywałam Wam wczoraj nic z podróży, bo to dosłownie byłam ja, kierownica, głośna muzyka i rzucie gumy, żeby trochę się pobudzić. I nic się nie działo, a jak już weszłam do domu, to już byłam zmęczona. Także poszłam od razu w spadki. Milka jest zachwycona. Jesteś szczęśliwa teraz, tak? O. Pokaż się tutaj. Jak ci tam było u dziadków? Jak ci tam było? Och, dziękuję. Dziękuję. Wszystkich lubię, ale mamusię kocham tylko, tak? No i może jeszcze Raselka. No i jeszcze jedna sprawa, która bardzo często wszystkich zaskakuje, to jest pogoda w Houston, ogólnie w Teksasie. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj będę mieć 29 albo nawet 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a w przyszłym wracają temperatury typu 10, 11 stopni, albo na przykład 5 stopni w nocy. Taka pogoda w kratkę. Więc jak ktoś się mnie pyta, jaka jest u Was pogoda w styczniu, albo w sierpniu, albo w lutym, nieważne w jakim miesiącu. No dobra, w sierpniu to przesadziłam, po prostu w sierpniu jest gorąco. Ale w zimowych miesiącach naprawdę może być jednego dnia zima, a drugiego może być piękne i słoneczne lato. Wczoraj byłam też tak zmęczona, że prawie nic nie wyciągnęłam z samochodu, więc idziemy po walizkę. Trochę ciemno, ale widać dorobek mojego życia. I dobrze, że wzięłam tą przywieszkę, a i tak było kilka takich czarnych walizek dużych z różnymi kolorami przywieszek i musiałam szukać tej jednej mojej. Także więcej nie biorę od Rasela czarnej torby, będę podróżowała z moją kolorową. Trzeba wyciągnąć szczotkę do włosów, żel do twarzy, krem do twarzy. I będę wychodzić z domu, ponieważ nie mam mleka. Na śniadanie zjadłam jakże zdrową chińską zupkę, ale to był mój taki jedyny pomysł, żeby mieć coś do zjedzenia w domu po miesiącu nieobecności. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Ja muszę się zacząć rozpakowywać, zrobić pranie, pojechać po mleko i jedzenie do lodówki. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. My widzimy się tymczasem w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!